Pozwolę sobie Państwa zaprosić w tej chwili w podróż daleko od Polski, ale proszę się nie niepokoić, już powiedziano, że nie będzie ona trwała dłużej niż w tej chwili 14 minut. Przecież ruch studencki jest zjawiskiem związanym z całą najnowszą historią no, większości krajów trzeciego świata, w każdym razie Azji i Ameryki Łacińskiej, w Afryce to się przedstawiało trochę może inaczej. I takim pierwszym momentem, na który chcę zwrócić uwagę, to był ruch 4 maja 1919 roku w Chinach. Był to ruch studentów różnych uczelni chińskich przeciwko upokarzającemu położeniu Chin, przeciw zwłaszcza japońskiej aneksji Shantungu, przeciw postępowaniu mocarstw, dzięki którym ta aneksja była możliwa, przeciw rządowi pekińskiemu, który na wszystko godził się. Zaczęło się to od pobicia paru skorumpowanych ministrów, na dodatek projapońskich. Potem nastąpiły aresztowania, potem strajk powszechny uczelni w Pekinie. W początku czerwca 19 roku obława i masowe areszty studentów. 1100 z nich zamknięto do zaimprowizowanych więzień, które zaimprowizowano w budynkach uczelnianych. W Szanghaju studenci chińscy uzyskali poparcie ludności. Były wielodziesiąttysięczne manifestacje robotnicze w Szanghaju. Rząd pekiński ustąpił, wypuścił aresztowanych studentów z więzień, ale oni odmówili wyjścia, dopóki nie zostaną przeproszeni. No więc rząd pekiński przeprosił ich, oni wyszli w triumfalnym pochodzie. Rzecz się skończyła, natomiast to był początek współczesnej historii Chin, niezależnie od tego, jakie do poszczególnych momentów tej historii można mieć sympatię czy antypatię. Drugi moment, na który chcę zwrócić uwagę, tak zwany manifest z Kordoby, miasta argentyńskiego z 1918 roku. Ja przeczytam Państwu fragmenty manifestu z Kordoby. Jesteśmy członkami Wolnej Republiki. Kordoba wyzwoliła się. Będziemy nazywać wszystko po imieniu. Do teraz uniwersytety były wiecznym schronieniem miernot, pałacem ignorancji, przytułkiem dla wszelkich inwalidów umysłowych, miejscem, w którym z katedr mogła emanować tyrania i bezduszność. Uniwersytety stały się wiernym odbiciem dekadenckiego społeczeństwa. Czyniły niemożliwym pobyt w tych ścianach ludzi z iskrą bożą. Konsekwencją jest nędza edukacji. System edukacyjny jest anachroniczny, oparty na wszechwładzy kadry uczelnianej. Są to samoodtwarzająca się kadra i samoodtwarzający się system. Oni żyją w olimpijskim spokoju. Konfederacja Studentów Kordoby zmieni tę sytuację. Jeśli brak jest duchowego kontaktu pomiędzy nauczającymi i nauczanymi, to nauczanie musi być odrzucane i staje się bezcelowe. Edukacja może być jedynie skutkiem miłości uczących wobec tych, którzy się uczą. Jedyną ciszą, jaka winna panować w instytucji uczelnianej, jest cisza tych, którzy słuchają słów prawdy. Oto dlaczego chcemy usunąć z uczelni ten archaiczny i barbarzyński koncept władzy uczelnianej, czyniący z uczelni miejsce głupiej tyranii, która służy jedynie przestępczemu windowaniu na piedestał fałszywych pereł nieprawdziwych kompetencji. Młodzież jest zawsze bohaterska, jest bezinteresowna, jest czysta. Jeszcze nie pozwoliła się zatruć. Nigdy nie pomyliła się w wyborze swoich nauczycieli. Od dziś jedynymi nauczycielami w naszym uczelnianym świecie będą ci, którzy będą budować prawdę, piękno i dobro w naszych duszach. No i po tych wydarzeniach z Kordoby z 1918 roku przez wiele krajów Ameryki Łacińskiej przeszła fala ruchów studenckich, z których najwyraźniejsze były ruchy chyba na Kubie. Związane są one z nazwiskiem Julio Antonio Mei, który co charakterystyczne był jednocześnie działaczem studenckim i niech Państwa nie zdziwi, ale to jest właśnie naturalne dla tego ruchu, jednocześnie jednym z twórców kubańskiej partii komunistycznej, bo to był bunt uczelniany, który się przeradzał w bunt przeciwko ówczesnemu światu, niezależnie od tego, czy wybierał najlepszą receptę. Meja twierdził, nieprzyjaciele dla posiania zamieszania mówią, studenci zajmują się polityką zamiast książkami. Otóż studenci zajmują się polityką, jak zajmowali się nią wszyscy rewolucjoniści i ludzie przekształcający świat we wszystkich epokach. Gdy na początek jednego z lat akademickich, na inaugurację roku akademickiego przyszedł ówczesny minister oświaty i chciał przemawiać. Meja przerwał mu stwierdzeniem, że nie jest godzien przemawiać z katedry ten, kto nie uczynił nic dla uniwersytetu i dla edukacji.
No i ostatecznie w latach, w roku 1933 doszło na Kubie do utworzenia rządu studenckiego kierowanego przez profesora, wybranego przez studentów. No, między nami mówiąc, okazał się on bardzo marnym premierem, no ale oni go wybrali, bo on ich kiedyś bronił jako studentów, no więc sądzili, że jest to kwalifikacja wystarczająca. Kolejny epizod, Brazylia 68. Ja już pominę dojrzewanie tego ruchu, ale takimi najważniejszymi momentami były barykady w Rio de Janeiro zbudowane przez studentów w czerwcu 68. Policja użyła broni, zawieszono zajęcia na Uniwersytecie Federalnym w Rio de Janeiro. Wszystko zaczęło się od drobnej rzeczy, od jakiejś manifestacji w sprawie jakiejś stołówki studenckiej. To jest właśnie ten charakterystyczny schemat. Zaczyna się od spraw wewnątrzuczelnianych, a kończy się bardzo, bardzo, bardzo daleko. Ostatecznie ówczesny prezydent Brazylii przyjął delegację studentów i jakoś to rozładował. Ruch stopniowo wygasł w Brazylii, ale charakterystyczne, że tak jak w Niemczech przerodził się w oczywiście w zmniejszonej proporcji w ruchy terrorystyczne, prawda, w Brazylii w partyzantkę miejską. No i najdramatyczniejsze chyba z tych wydarzeń to były wydarzenia w Meksyku w 1968 roku. Tym dramatyczniejsze, chociaż i tak by były dramatyczne, że Meksyk szykował się do olimpiady, która miała być tym, no, pokazać światu, że Meksyk jest oazą spokoju, pomyślności i wszystkiego, co państwo mogą sobie wyobrazić. I 2 października 1968 roku w mieście Meksyk na Placu Trzech Kultur odbył się wiec liczący około 10 tysięcy osób i wydawało się, że rozładuje się on spokojnie. Do młodzieży przyłączyło się zresztą dużo kobiet, dużo dzieci. I spokojny tłum został studencki w swej masie, został ostrzelany z ziemi i z helikopterów i, co może było najgorsze, z karabinów maszynowych przez żołnierzy rozmieszczonych w takich wysokich domach, które otaczają akurat ten plac. Tam się działy zupełnie dantejskie sceny. Oriana Fallaci, która wtedy tam była i która została zraniona, napisała później, że w Wietnamie to można się było gdzieś ukryć, a tu nie było ani gdzie uciec, ani gdzie się ukryć. Liczba ofiar masakry na Placu Klub Kultur do dzisiaj nie jest znana. Co najmniej jakieś 200-300 osób, prawdopodobnie jak zwykle w takich wypadkach znacznie więcej, bo ludność ukrywała później wypadki zranienia. Znaczy, jeżeli nie w takich sytuacjach, jak w systemie niedemokratycznym, jeżeli nie musi się pójść do szpitala, to raczej się unika pójścia do szpitala, no, z oczywistych względów. Dzisiaj tam na tym placu otacza się opieką ruiny świątyni azteckiej, otacza się opieką architekturę kolonialną. Jest tablica, że na tym placu odbyła się ostatnia bitwa Azteków broniących stolicy Meksyku przed Cortezem, tylko nie ma jednego wspomnienia o tej masakrze właśnie studentów na Placu Trzech Kultur. Znaczy, to są wrażenia sprzed mniej więcej 2 lat. Teraz zmienił się rząd w Meksyku, więc być może dzisiaj już jest, no tego po prostu nie wiem. I wtedy to wówczas właśnie to państwo rządzone przez rewolucyjną partię instytucjonalną meksykańską i wyrastające przynajmniej teoretycznie z rewolucji meksykańskiej pokazało swoje prawdziwe oblicze. No i jest jeszcze jeden przykład, o którym już nie będę mówił, zresztą najbliższy państwa pamięci, plac Tiananmen 1989, to był w końcu ogromny ruch studencki rozjechany czołgami. Nawet jeśli komunizm, to też trzeci świat na swój sposób. No i do jakich wniosków ogólniejszych ja doszedłem, obserwując te i podobne wydarzenia w trzecim świecie? Tutaj oczywiście trudno odróżnić to, co było typowe dla trzeciego świata, od tego, co jest w ogóle typowe dla studentów. Zaczyna się od spraw wiekowych, od tego, że studenci są, no jakby to powiedzieć, dorośli, a jeszcze nie mają czeredki dzieci na głowie najczęściej przynajmniej i mogą się rzucić w jakieś awantury. Jest cała sprawa zgromadzenia studentów w wielkich masach. Przecież to jest tak jak wielkie zakłady przemysłowe, zwłaszcza te wielkie kampusy, prawda, powiedzmy w Ameryce Łacińskiej, ale przecież nie tylko w Ameryce Łacińskiej. Jest cała sprawa pewnej strukturalizacji studentów, tak jak strukturalizacji robotników w fabrykach. Przypomnijcie sobie państwo, co Marx, niemodny dzisiaj klasyk, mówił na temat potencjału rewolucyjnego klasy robotniczej. To można z jakimiś tam niuansami zastosować do mas studenckich.
Dalej, studenci są wykształceni, więcej wiedzący o świecie. Czasem są kształceni nawet w krajach niedemokratycznych, czasem są kształceni w nastawieniu krytycznym. To zresztą są bardzo ciekawe i powtarzające się różnice pomiędzy wydziałami. Tak się jakoś składa, że w większości znanych mi ruchów studenckich, i pozwolę sobie to uogólnić, Wydział Prawa jest na ogół prorządowy, pan wybaczy, panie profesorze, a wydziały socjologii są wydziałami buntowniczymi. I to można sobie wyrozumować, dlaczego to się tak dzieje. Zasadne z państwa strony by było pytanie, jak na tym tle się pojawia historia, prawda? Ja mogę odpowiedzieć tylko jednym raportem, zresztą nie przeze mnie znalezionym, przez profesora Garlickiego znalezionym, raportem Studium Wojskowego Uniwersytetu Warszawskiego po marcu 1968 o sytuacji na poszczególnych wydziałach uniwersyteckich. No więc właśnie tam na prawo można liczyć, nauki polityczne można liczyć, socjologia niespokojna, przeniesioną później z krakowskiego na Karową, prawda, nieprzypadkowo. Historia, no są czynniki wywołujące niepokój, są czynniki pozytywne, ale w sumie konformistycznie jak zwykle. Dalej, studenci są ekspresyjni, dlatego że inne grupy społeczne w krajach zacofanych, i rozszerzę to na system komunistyczny, trochę dlatego, że to były kraje zacofane, a trochę ze względu na specyfikę systemu komunistycznego, że inne grupy społeczne są mało ekspresyjne, nie mogą być ekspresyjne. Studenci mają jeszcze największą możliwość bycia ekspresyjnymi, w związku z tym wypełniają pewną pustkę, zajmują pewne miejsce, zaczynają odgrywać rolę substytucyjną, tak to nazwałbym. Dalej, często zdarzająca się bliskość studentów i elity władzy, czy to w krajach zacofanych, czy w krajach komunistycznych. To może brzmieć paradoksalnie, no bo ci studenci się w końcu przeciwko władzy buntowali, ale no, nie mam czasu na rozwinięcie, ale gotów byłbym to udowodnić, że ci studenci lepiej widzą funkcjonowanie tego państwa, będąc bliskimi elity władzy, sami pochodząc nieraz z elity władzy, a jednocześnie mniej się boją, tak zupełnie po prostu. Dalej, dysonans pomiędzy nauczaniem a rzeczywistością, który studenci nieraz bardzo wyraźnie odczuwają. I kolejna sprawa. W bardzo wielu krajach, zwłaszcza w trzecim świecie, kształci się dużo ludzi, a potem potrzeba ich mało do pracy. Jest znacznie łatwiej założyć uczelnię, na co zresztą jest presja klasy średniej, niż rozwinąć fabryki czy inne miejsca pracy. Więc produkuje się później sfrustrowanych, a w czasie studiów potencjalnie sfrustrowanych, tych wszystkich licencjatów praw, którzy nie mogą liczyć na żadną pracę, przynajmniej żadną pracę zgodną ze swoimi ambicjami, na poziomie swoich ambicji, nawet jeśli ich rodzice na ogół dokładają starań w kierunku rozbudowy administracji państwowej, żeby stworzyć po prostu miejsca pracy dla swoich dzieci. Zwróćcie Państwo uwagę, że sfrustrowana, a wykształcona młodzież to jest straszna siła. Odsyłam do takiego artykułu Stefana Czarnowskiego, ludzie zbędni w służbie przemocy. I do takich wniosków z grubsza biorąc, tu oczywiście streszczonych, ja doszedłem obserwując trzeci świat. Staje oczywiście pytanie, ja stawiam je przed Państwem, na ile stosują się one do świata komunistycznego i do świata rozwiniętego. Do świata komunistycznego zapewne w dużym stopniu stosują się, bowiem występowało tu dużo podobieństw sytuacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że nawet w reakcji części społeczeństwa na ruchy studenckie obserwuje się podobieństwa do, powiedzmy, Warszawy czy Polski 68. Do warszawskiego marca pasowałby anonimowy list skierowany do prezydenta Kuby w okresie schyłku ruchu studenckiego na Kubie w 1935 roku. Posłuchajcie Państwo. Do szanownego pułkownika Mendiety, to jest prezydent, do pułkownika Batisty, szef armii, do podpułkownika Pedrazy, szef policji kubańskiej. Panowie, w ślad za mądrymi rozporządzeniami, które panowie wydali w celu położenia anarchii, powinny pójść dalsze, nie mniej istotne dla utrzymania trwałego spokoju. Jako uczciwy obywatel pozwalam sobie w tym celu doradzić, co następuje. Należy podzielić uniwersytet na dwie części. Jedną z nich należy przenieść do Camagüey, tak by podzielić studenterię. Profesorowie lub wykładowcy, którzy rozprzestrzeniając rozkładowe idee, mijają się ze swym powołaniem, winni zostać usunięci ze stanowisk. W przypadku przyłapania studenta na dokonywaniu niecnych czynów
Nie tylko przeciw niemu winny być podjęte sankcje przewidziane przez prawo, lecz winna być również ukarana rodzina, z którą dzieli mieszkanie. Rodzina studenta, który oddawałby się niecnym czynom, winna być wygnana na odległość nie mniejszą niż 200 mil od swego miejsca zamieszkania, bowiem wiadome jest, że ojcowie są w wielkim stopniu odpowiedzialni za działalność, jakiej oddają się synowie. Tak samo, jeśli ojcowie rzeczonych studentów byliby opłacani przez państwa, na którego zgubę ci działają, ich pensja powinna zostać przekreślona. Podjęcie surowych środków staje się koniecznością, pozostający z największym poważaniem obywatel. We Francji czy w Stanach Zjednoczonych trudno jednak mówić o braku ekspresji innych grup politycznych, o braku strukturalizacji innych grup politycznych, więc no, jakoś zapewne inaczej trzeba by tłumaczyć zjawiska, które akurat w 1968 roku przeszły przez bardzo różne obszary świata. I warto by się zastanowić, dlaczego w niektórych sytuacjach studenci dziś nie manifestują. Ja pamiętam, że czas dobiega końca. Przecież dzisiaj w Polsce, czy to na tle warunków studiów, czy braku perspektyw pracy, no już powinni nasi studenci roznieść świat. Na dodatek władze im to jakoś ułatwiły, przenosząc Pałac Prezydencki w pobliże jednego z większych skupisk studenckich Warszawy. Czasami mnie to zdumiewa. Drobne wspomnienie z ostatnich dni. Część z Państwa zna konfigurację Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, wie, gdzie jest sala 17. No i odbywał się jakiś wykład w tej sali 17, a przed drzwiami, nawet przed tym korytarzykiem, siedzi na podłodze, na korytarzu masa studentów. No więc ja się ich pierwszego roku, więc ja się ich pytam, co wy tu robicie? Mamy wykład. No dobrze, ale przecież wy ani nie słyszycie, ani nawet nie widzicie tego wykładowcy. Po co wy tu siedzicie? Mamy wykład i siedzą dalej. No, coś się zmieniło w epoce, prawda? Nie wiem, czy po doświadczeniach XX wieku już w ogóle ktokolwiek stracił nadzieję, że można coś zmienić. Ja bym tego argumentu nie odrzucał, chociaż jest to oczywiście argument smutny. I ostatnie zdanie. Wiem, że jest łatwiej stawiać pytania niż na nie odpowiadać, ale to przede wszystkim od stawiania pytań zależy rozwój nauki. My jako historycy zdecydowanie lepiej potrafimy odpowiadać na pytania niż stawiać je, a niekiedy nawet mam wrażenie, że prawie już zapomnieliśmy stawiania pytań. Dziękuję bardzo.